Przed nami spotkanie reprezentacji, na które z pewnością wszyscy czekali z niecierpliwością. Zachęcam uczniów, zawodników klubów sportowych, ale również i wszystkich z terenu całej Polski, którzy chcą w tym turnieju Świętokrzyskie Cup FIFA 2020 uczestniczyć, do zapisania się. Wirtualnie mogą współzawodniczyć ze sobą wszyscy, od najmłodszych do najstarszych, nie ma jakiegoś podziału wiekowego. Mamy kategorię dla szkół, klubów sportowych, a trzecia jest open, otwarta dla wszystkich. Sportowy jest bardziej teraźniejszość i ten świat wirtualny przeniknął się z tym światem realnym na tyle, że to jest już coś, co wpisało się na stałe w naszą rzeczywistość.